Komuś tu jest zdecydowanie lepiej. Tak? Trepuś? Trepuś? Jest ci lepiej? No, a powiedz, coś widzą? Ła? O, ty tu lasko, ty. No wow. Zobaczcie, jak on już się sprawniej porusza. Ja lubię, jak on tak opowiada. On tak fajnie gada ze mną. Moja kiteczko kochana. Co tu mam? Nie pachnie? Przed chwilą dostał kawałek wołowinki. Nie, chłopaku? Moje skarby. Dzień doberek, dzień doberek. Dzisiaj Was witam tutaj w tej scenerii, bo chcę Wam pokazać, co ja dzisiaj szykuję na obiadek. U mnie jest dzisiaj niedziela, a wiecie, że ja w niedzielę lubię mieć na obiad coś, co nie wymaga dużo zachodu, jest takim jednym posiłkiem, nie muszę tam stać przy garach i zaraz Wam pokażę, co ja tu dzisiaj na ten obiadek szykuję. Niektórzy z Was pewno wiedzą, kojarzą, być może mają taki kociołek żeliwny. I ten kociołek oryginalnie ma nóżki. Te nóżki są odkręcane. I my żeśmy zazwyczaj ten kociołek robili na ognisku latem. Ale kiedyś zachciało nam się ten kociołek zrobić zimą. I mąż odkręcił te nóżki i teraz stawiam ten kociołek nad gazem i wychodzi dokładnie tak samo. Co ja tu będę do tego kładła? Mój kociołek będzie w wersji ketogenicznej, ale Wy możecie do tego kociołka włożyć sobie, co się Wam żywnie podoba. Ja latem to na dno kociołka kładę świeżą kapustę. Kładę świeżą kapustę, wyścięłam cały ten kociołek tą świeżą kapustą i w środek wkładam już wszystkie inne rzeczy. W międzyczasie trochę mogę tą kapustą też przełożyć i do góry znowu zakrywam tą kapustą. No ale ja nie kupuję w sklepie kapusty świeżej, swojej już nie mam, ale mam za to moją kiszoną kapuchę. Tak mi się ładnie zakisiła w tym roku, że się nie mogę nacieszyć. Bardzo fajna, jest chrupiąca, nieprzekiszona. Beza, psz, psz, bezunia broi. I jest świetna. I teraz, co ja w wersji ketogenicznej będę wrzucała do tego kociołka? Tu mam przygotowane różne mięsa. Tu jest karkówka. Ja to kroję w takie kawałki, o, takie nie za duże, nie za małe, takie kęski. Tutaj są, jest trochę wędzonego boczku. I, moi kochani, miałam też, muszę się dokopać, żeberka, które pokroiłam w takie do jednej kostki takie kawałeczki. Taka duża
fura mięsa, bo to jest obiadek tylko co prawda dla nas dwoje, ale on ma jeszcze zostać na jutrzejszy dzień, bo ja jutro z rodzicami takie jak miałam plany, objeżdżam cmentarze, to jest dosyć daleko, więc nie będzie mnie na pewno sporo czasu w ciągu dnia i dlatego chcę mieć ten obiadek. Do tego pokroiłam całą jedną dużą cebulę. Do tego namoczyłam grzybki. Grzybki z lasu zawsze sobie nazbieramy, mam ich całe mnóstwo ususzonych. Do tego papryka, może być świeża, ja mam konserwową, bo ja sobie sama konserwuję tą, co mi urośnie na ogródku, więc wykorzystuję. I przyprawy, jakie lubicie, ja zazwyczaj daję taką, jak do grilla. I teraz mam nadzieję, że będzie dobrze widać, więc tak. Ja mam akurat ten garnek, on jest w środku emaliowany, ale wiem, że są też takie, nie emaliowane, to nie ma znaczenia. Ja sobie na dno zawsze, o, taką skórkę z boczku na samo dno kładę sobie. I teraz zaczynamy od kapusty. Spróbuję. Pechota. Pechota jest taka kapucha. Ja nie podaję Wam żadnych proporcji, bo to jest kwestia tego, co lubicie. Wy tu możecie sobie włożyć ziemniaczka, marchewkę, jakieś inne warzywka, jeżeli nie ma być to w wersji ketogenicznej. Dobra, mamy na dnie mamy kapustę. Teraz będziemy przekładać wszystko takimi warstwami. Czyli mięsko, mięsko i od razu będę to przyprawiała. Oczywiście na to zaraz trochę cebulki. Takie warstwy będziemy sobie tworzyć. Grzybki. Grzybki, nie wiem czy wspominałam, ale wcześniej je namaczałam. I trochę papryki. I znowu kapusta. Sorry, że ja to dłońmi, ale to jest dla nas. Więc ja nie widzę problemu. I cały pewno słoik tej kapusty wejdzie. Dobrze. I teraz znowu mięsko. Tu miałam jeszcze takie kawałki takiej peklowanej słoninki. Oczywiście wszystko idzie tu do środka. Wszystko jest kwestią gustu, co wy tutaj włożycie. Ja nawet widziałam, że niektórzy ludzie to nawet i kurczaka tutaj kładą. Więc to jest wszystko. Aha, przyprawę. Muszę sobie tą przyprawę tutaj. O. No. Taki fajny aromacik ma wtedy. I znowu kapuchę. Zobaczcie, to się trochę buja, ale jak się postawi na gazie, to jest stabilne. Będzie jedzenie na dwa dni za jedną robotą. I znowu mięsko,
cebulka, a mięsko i przyprawę. Dobra. Cebulka. Papryka. Grzybki. To się jeszcze wszystko ubije, uleży. To się będzie gotowało pod ciśnieniem. Ja tutaj do tego naleję szklankę do półtorej szklanki wody, żeby to się w tej parze tak parowało. Zobaczcie, tutaj można nałożyć po sam czubek. Wszystko resztę wygarniamy. Ach, jeszcze zapomniałam tutaj przyprawę. Dobra. I resztę papryki, wszystkiego resztę. Ja tego szykuję zawsze na oko i jakoś tak zawsze mam ten garnek pełen, nie wiem. O, no to już wygląda fajnie, jak myślicie. To już wygląda fajnie. Dobra, przykrywamy z wierzchu resztą kapuchy. Możemy nawet lekko to ubić. O, nie przygotowałam sobie, ale wodę muszę tutaj w to wlać. Wlewam szklankę wody i jeszcze pół. Bo to jednak trochę podparuje. Dobrze. Teraz to wszystko przykrywam. Zakładam klamerkę. Bardzo mocno skręcam, bo to będzie się gotowało pod ciśnieniem. I teraz, kochani, taki patencik. Pierwszy moment, aż nie zobaczymy, że tutaj, bo tu jest taka dziurka wentylacyjna, taka taka malutka dziurka, którą uchodzi para. Jak zobaczymy, że przez tą dziurkę wychodzi para, to stawiamy garnek na najmniejszym możliwym ogniu. Czyli jak na maszynce gazowej, to na tym najmniejszym palniczku, na najmniejszym gazie, jaki może być. I tak 2 godziny musi stać. I obiad gotowy. I wiecie, że Bonia sobie lubi ułatwiać, szczególnie w niedzielę, przygotowywanie posiłków, więc mało, że będę miała teraz już gotowy obiad, można powiedzieć, to jeszcze będzie go na jutro. A ja sobie idę zrobić kawkę. I on sobie teraz tak będzie stał. Teraz jeszcze jest ten gaz duży, ale jak zacznie mi tu tą dziurką wychodzić para, to go skręcę
maksymalnie. Tak wygląda gotowe danie wyjęte z gara. Pachnie niesamowicie. Naprawdę pożywny posiłek. No. Widzisz, ja muszę zobaczyć, czy u mnie wschodzi. U ciebie wschodzi, u mnie nie wschodzi. Ale szpinak masz dorodny. No, muszę się teraz poświętać za niego wziąć. A taki, taki mocny, nie? Bo to jest ten jak co, tak co, mocny jest. O, i rzodkie wieczki. Widzisz, jak powschodziły ładnie rządki, widać? No, widać, super. No. Tam muszę... No? No super. Ale rzeczywiście. O, zobacz, kwiatuszki tu kwitną. No. Chodźcie, dziewuchy, musicie tutaj. Patrz, nawet tulipanek i zobacz, dwa no. Zakwitną. Biegać, dziewczyny, biegać. No. Ja na parę obiadów ci powiem. No i też szczypiorek masz ładny. Ja też mam siedmiolatkę no, w tym. Bo nie, jak będziesz potrzebowała szczypiorku, ja mam, to ja mam siedmiolatkę. No bo ty masz siedmiolatkę, ale takiego jakbyś chciała. Takiego. No co to za różnica? Jest różnica. Nie. No, tam widzisz na tamtym. O, ale... patrz, brzoskwinia ma pączki na kwitnienie. No. O, ciekawe, czy coś... będzie z tego. Tutaj wierzba. Już puszcza zielone. Wszystko to się do życia budzić. Może ty się za lekko ubrałaś. Za lekko się ubrałaś. O, ale dużo ma. Zobaczcie, ile śliwka ma pączków. Ale mnóstwo. Byle tylko nie zmarzła, jak będzie kwitła, bo to są wszystko pączki. Zobacz, tylko tu, a góra chyba sucha. Aj dobrze, kto by się tam skrobał? Dalej dziewczyny, biegać, szaleć! Zobaczymy, czy inne drzewa mają chęć kwitnąć. Ło, śliwka też ma dużo pączków. Dobrze, i co z tego, jak w ubiegłym roku gdzieś wszystko... No. Ale może nie będzie mrozu, jak będzie kwitło. No. A zobaczymy jabłonkę, bo ja potrzebuję ocet. Ta się trochę uchowała, no. Trochę też. Ja potrzebuję ocet jabłkowy w tym roku. No, jabłonka? Papierówka ma, bo to są... O, to są... O. To będą kwiaty. Te wszystkie pąki, tak, o. Tak, to tak. Będą kwiaty, nie? O. Ale fiołki kwitną. Fiołki. Zobaczcie, jak kwitną fiołki. Ale ich tu jest, mamunia. Zobacz, ile ich tu jest. Zobacz, jak ładnie. Dziewczyny, musicie chodzić po fiołkach. Ale fiołeczku. A tu muszę wam pokazać coś ciekawego. Zobaczcie, tutaj białe fiołki kwitną. Białe fiołki, tu tak samo. To jest fiołek, tylko biały. A tu są te tradycyjnie fioletowe. Wiśnia też ma pozawiązywanych dużo. Popatrzcie, to wszystko za chwilę się rozwinie. Ale ładnie. A czereśnia? A czereśnia? Idę zobaczyć czereśnię. No, ta wiśnia, jakby to rozkwitło wszystko. Czereśnia też ma dużo, pozawiązywanych. No teraz to tylko będziemy czekali, kiedy to rozkwitnie. No i oczywiście, żeby mrozu nie było, bo znowu nic nie będzie. Bo mamunia to chyba nie jest żonkil, wiesz? A co to jest? Nie wiem, ale ładny. Bo takie ma listeczki jak żonkil. No podobne, no. Może jakaś hybryda ci się urodziła?
Toficzek tu. My już u babci byliśmy. Kawkę wypiliśmy. Dziewczyny, chodźcie tutaj. Chodź, pokażcie się widzom. Ale że tu? Tu. O Jezu, kiepsko widać. Chodźcie tu. Nie chcą. No. To jedziemy do domku. Patrzcie, kwitnie jagoda kamczacka i ona potem bardzo szybko ma owoce. Dosyć sporo ma tych kwiatków i miejmy nadzieję, że i owoców będzie trochę. Zobaczmy na czarną porzeczkę. Czarna porzeczka rozwija już fajne liście, ale pączków na kwitnienie jeszcze nie ma. Ciekawa jestem. A nie, tu w kąciku. O, tego nie widać. O, tutaj takie malutkie. Nie wiem, czy to się zoomuje tutaj. Widać, że zaczyna te pączki wypuszczać. Listki ma już dosyć fajne. Czerwona porzeczka na razie wygląda tak. I czerwona porzeczka zawsze później rozwijaliście. Nie wiem, czy tutaj jej się coś nie dzieje na tych listkach. Takie czerwone się zaczynają robić. Zobaczymy. Czarne porzeczki na razie wyglądają fajnie. Ja je trochę, jak pamiętacie, przerzedziłam w tym roku i mam nadzieję, że będą sobie lepiej owocowały, lepiej im się będzie dojrzewało i tak dalej. Truskaweczki widać, że też się biorą, chociaż zimno jest i na pewno nie jest im łatwo, ale myślę, że coś z tego będzie. O, i tutaj są borówki i ich, kochani, te wszystkie takie grube, pękate pączki to będą kwiaty, a te takie ostre, malutkie to dopiero są liście, więc spodziewam się, że trochę będzie tych owoców w tym roku, ale się cieszę. I to jest a tu mam na pniu szczepioną czerwoną porzeczkę. I widzę, że ona wyjątkowo już ma naprawdę daleko tutaj te kwiatostany wypuszczone do kwitnienia. I to dość obficie. No, by tylko nie zmarzło. Naprawdę dobre są te porzeczki w smaku. Bardzo dobre. A tu wam jeszcze coś pokażę. Zobaczcie, co tu wyrasta. I kto wie, co to jest? Tidin, tidin, tidin. Lubczyk, moi kochani, lubczyk. Kto lubi lubczyk? Dorosełku? Bonia lubi. Tu jest jeden krzaczek, taki większy, tam jest trochę mniejszy. I tu jest jeszcze jeden. I jeszcze. Odkryłam zagonek, gdzie siałam groszek. No i widać jakby, o, tutaj, widzicie to? Tu, tu. O, zaczyna tutaj, o, tu, zaczyna wschodzić, a mam nadzieję, że teraz jak się zrobi ciepło, to pójdzie, pójdzie. Zobaczymy jeszcze na cebulkę. Tutaj siałam marchewkę i pietruszkę i rzodkiewkę, ale nie wiem, czy mi tu kotki przekopały. Tam widzę, że nieśmiało wschodzą
pojedyncze rzodkiewki. O, tu mamy pierwszą winowajczynię. Jak miał. Czemu tu chodzisz? Tutaj ma rosnąć marchewka. Proszę cię, miał. No miał, no. Pewno. Że tu posiane miał. Już nie ma. Tak? Bedza. Szkódniku jeden. Miał posiane, już nie ma, tak? No miał, miał. Wszystko się zgadza. Posiane miał. Co jest? Bedza. Mąż dokupił kurek, a one się wzięły za moje buty. Mają jeszcze takie małe grzebyczki, a już no, no dziewczyny, to nie jest do jedzenia. O! One na razie są tutaj w osobnej zagródce, bo o, już są jajeczka pozbierane, ale pokażę wam w domu, jakie fajne małe jajeczka noszą. Dziewczyny, moje buty nie są do jedzenia. Idę stąd. Idę stąd. No powiedzcie. Normalnie mnie lubią. Idźcie. Przed chwilą chodziłam po ogrodzie, świeciło słońce, a teraz pada grad. Jest niedziela wieczór i w końcu wykonałam mój plan w sprawie upieczenia suchych krążków do śnieżki. Zaraz wam je pokażę. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to na moim kanale jest film Najlepszy tort na święta. To było przed gwiazdką kręcone. To może się cofnąć do tego. To jest tort rodzinny, który pieczemy tylko na święta, dlatego że jest z nim sporo roboty. To jest taki tort, którego ja nie kupiłam w żadnej cukierni i u nikogo innego nie jadłam. To jest taki nasz rodzinny, no może nie do końca rodzinny przepis, bo moja mama dostała ten przepis od żony swojego szefa, jak była panienką jeszcze. I od tego czasu, a to już jest jakieś 70 lat, ten przepis funkcjonuje w naszej rodzinie i jest na każde święta pieczony. I ja dzisiaj poskromiłam suche krążki do śnieżki, a krem będę robiła już w sobotę. A te kruche spody mogą być już wcześniej upieczone i właśnie to dzisiaj zrobiłam, bo tydzień mam zaplanowany tak trochę intensywnie, tak prawie po kokardy. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Popatrzcie, takie niby nic, ale to jest 5 takich bardzo, bardzo cieniutkich krążków z kruchego ciasta. O, coś takiego. I to jest potem przekładane masą z białego sera o smaku waniliowym. No, u nas wszyscy się zajadają tym. To jest rarytas na święta. O, jakie pusi, pusi. Jakie pusi, pusi. Trepuś już jest coraz aktywniejszy, jak ja się cieszę.
Jak już pojedziemy do pana doktora, to on cię normalnie nie pozna, nie? Niedziela dobiega końca. Bonia, dobrze, że tą śnieżkę upiekłam, bo jakoś zabierałam się do tego, jak pies dojeżdża tym razem. Tak odkładałam z dnia na dzień, ale wiem, że na ten tydzień mam zaplanowane jeszcze, nie wiem, 2 na pewno, a być może i 3 wyjazdy, więc ten tydzień mi się tak skurczy i zostanie mi mało czasu na takie ogarnianie, a i tak jeszcze będzie sporo rzeczy, więc to była taka rzecz, którą sobie mogłam zrobić wcześniej. No i dobrze, że zrobiłam, bo naprawdę będzie co robić. Tak jak wcześniej wspominałam, jutro będę miała cały dzień zajęty i właściwie to nie wiem, jak to będzie z nagraniem vlogu naszego, bo ja będę praktycznie cały dzień poza domem, będę cały dzień w terenie. Tak jak mówiłam, jadę z rodzicami objechać wszystkie cmentarze. To jest kawał drogi, ponad 100 km od nas, więc zajmie nam to trochę czasu i no zobaczymy, zobaczymy. Może coś krótkiego nagram, może ten jeden dzień opuszczę. No starałabym się, żeby coś dla Was było do kawki, ale no zobaczymy, nic na siłę. Ach, tymczasem sobie wypiję kawkę, zmontuję ten film na rano. I życzę Wam miłego dnia. Jeżeli ktoś nie lubi poniedziałku, no to może mu troszeczkę osłodzę od rana. O ile mogę. Życzę Wam jeszcze raz miłego dnia i buziaczki. Do zobaczenia. Pa, pa.